Cześć! Witajcie na kanale Terasfera. Na wstępie chciałabym bardzo, bardzo Wam podziękować za całe wsparcie, za dobre słowo i za wszystkie Wasze rady. No i oczywiście za to, że przebrnęliście z nami przez całą budowę naszego campervana. No i jeszcze jedno, najważniejsze. Wreszcie przyszedł ten moment, jakby tu Paweł powiedział, wiekopomna chwila, czyli pierwszy nasz wyjazd gotowym już kamperem. A wyjeżdżamy już jutro, choć szczerze mówiąc trochę się wahaliśmy, bo pogoda na najbliższe dni nie jest zbyt optymistyczna. Pokazuje yellow warning, czyli żółty alarm, a w Anglii oznacza to porwisty wiatr, no i ulewne deszcze. Także niezbyt odpowiednia pogoda do biwakowania, ale się nie poddajemy i jedziemy. Jedziemy na kilka dni, żeby przetestować naszego ciapka przed dłuższym wyjazdem. Nie wiemy dokładnie, gdzie się zatrzymamy, ale wybieramy się do hrabstwa Norfolk, położonego we wschodniej Anglii. A dlaczego tam? Dlatego, że nigdy tych rejonów nie zwiedzaliśmy. Teoretycznie powinna być tam w miarę najlepsza pogoda. Okej, koniec gadania, bo przed nami jeszcze jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Paweł będzie montował magnesy do szafek, żeby nam się nie otwierały podczas podróży. No i ma jeszcze zamontować wieszak, no a ja w tym czasie będę szyła pokrowce na nasze siedziska. Musimy też zamontować łóżko, no i oczywiście wprowadzić się do naszego domu na kółkach. A mamy na to wszystko jeden wieczór. Zamówiliśmy też trochę gadżetów potrzebnych w podróży. Paweł już chyba właśnie tam je rozpakowuje, więc chodźmy zobaczyć. No a ty co tam masz? No skoro jesteśmy już przy shoppingu, no to moje zakupy przed wyjazdem. Gaśnica ze stojakiem. O. Nie pamiętam jaką kupiłem. No czerwoną. A, dwukilowa. Tak, kupiłem gaśnicę dwukilową. W razie jakby co, żeby po prostu być bezpiecznym. W razie jak zacznę gotować. Tak. To są takie maty, które się podkłada pod koła. Te napędowe, czyli w naszym przypadku na tył napęd. No i one po prostu mają za zadanie łatwiejsze wyjeżdżanie, jak gdzieś zaparkujemy na trawie, żeby po prostu się tam ruszyć trochę. Takie antypoślizgowe. Takie antypoślizgowe. Kupiliśmy również takie najazdy, które będziemy używali do poziomowania naszego vana, jak zaparkujemy na jakimś nierównym terenie. Najazdy są firmy Tool, szwedzka firma. Przyszły od razu z torbą, także pakujemy do torby i torba będzie po prostu ładnie zapakowane, estetycznie. No i tak wygląda po zapakowaniu. No tu jeszcze są takie kieszonki z świateczkami. Coś można jeszcze dołożyć. Całość waży około 3 kg. Super. Jeszcze przewód do napełniania zbiornika z końcówkami 5 metrów. Nie wiem, Monika powiedziała, że powinienem kupić 10, ja kupiłem 5. Najwyżej kupię drugie 5 i będę miał złączkę, żeby je łączyć. Także tak to wygląda. A tam co masz, jakieś inne końcówki? Końcówki do tego, że można podłączać do kranu. Jeszcze mam tutaj też ważna rzecz. Każdy jak ma instalację gazową, to uważam, że powinien mieć coś takiego. Przewierca się przez podłogę i zainstaluję to w podłodze przy zaworach, które mam i gdzie jest zamontowana truma. Także w razie jakiegoś ulatniania wiadomo, że gaz jest cięższy i wszystko sobie spadnie na zewnątrz. No, i to tyle. To super. No teraz pakuj vana. Teraz będę pakował vana. Ja spróbuję, może zdążę uszyć te pokrowce.
Zabieramy się do roboty, bo mamy już mało czasu. Mało czasu. Co tam w tej paczce? Tu jest to ciężko. Teraz rozpakujemy. No, to chyba będzie gąbka na siedziska. Tak, będzie gąbka na siedziska. Będę musiała do tego uszyć pokrowce z takiego materiału. No i teraz muszę to pociąć. A tu gąbka jakiej grubości? Gąbka 10 cm grubości. Memory foam, czyli będzie wygodnie na niej siedzieć. Pokrowce będą zapinane na suwak. Tutaj mam suwaczki do tego. I będę próbowała je szyć. No to ci wyjdzie na pewno. No zobaczymy. Ze 100 lat nie szyłam, także zobaczymy jak to wyjdzie. No, także ja biorę się do roboty. Nie wiem czym tą gąbkę pociąć, ale spróbuję takim ostrym nożem. Nie powinno być źle, no nie jest taka bardzo jak długa. Jak moją rękę przeciął, to gąbkę też powinien. Dokładnie. Jak twoją rękę przeciął, to gąbkę przeciął. Dobra, to damy radę jakoś, nie? Dam radę. Dobra, to sprawdź, czy wygodna ta gąbka. Ojej, ja to chyba będę spał na tych siedziskach. Nie, no czadowa jest ta memory foam, kurna. Mięciutka, będzie materiał jeszcze naokoło, to idealna, fajna jest. Potentowaliśmy, słuchajcie, cięcie tej pianki. Najpierw raz tniemy, potem dociskamy mocno, nie? Uwaga. Jak tam twoje wyliczenia? A więc tak. Jedno ma 97 na 48, drugie 62 na 49. 2 razy 48. Dodać 2 razy wysokość, czyli 2 razy 10. Teraz będziemy dodawali 2 cm na szwy i odejmiemy. A co to są 2 cm na jakie szwy, na suwak? Nie, na szwy, no żeby zszyć. A 1 cm odejmujemy na suwak, no bo będzie to rozszerzone, bo no musi zostać tutaj suwak, więc materiał się nie będzie stykał. No i jak tam już masz wymiary? Tak, czyli muszę wyciąć jeden kawałek 117 na 109 cm, drugi 119 na 74. Oczywiście jeden kawałek na to, drugi kawałek na drugie siedzisko. Nie będę tego szyła z jakichś takich drobnych kawałeczków, tylko po prostu z jednego kawałka materiału. Okej. No, także teraz będę cięła. Zabraliśmy się za robienie łóżka. Ułożyłam takie deseczki z Ikei. Kupiliśmy taki podkład pod łóżko. No i zaraz przyniosę materac. Ułożony materac. Ciemny materac. O Jezu, jak ja czekałam na ten moment, chyba z 7 miesięcy. Do góry mocno. Mogę się położyć, zobaczyć w ogóle. Wow, miękki jest, ale wygodny. W końcu mamy wyro. No powiem ci, jest. Ale twardy taki jest. Kurde, muszę się napompować. Jezus, on ma 20 cm, a teraz ma 10. To jak on się pompuje? Tak, ps, 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 ps. Dobra. Jest fajnie. No dobra, no tak, bo tamten to mieliśmy niezwijany, co tam, co chowaliśmy do domu, on był, a ten był zwinięty. Boże, jak się wan buja. Krótko mi. Jak ci krótko? No krótko. To ci będą nogi wisiały. No i? Super. Podoba ci się? Bardzo. Naprawdę jest dużo miejsca. Fajnie, bo tutaj też jest sporo miejsca. Tak. Fajnie, można sobie, o. Poleżeć. Przez okienko super. Popatrzeć. Przez okienko popatrzeć. Tu sobie można posiedzieć. O. No. Jest naprawdę super.
I co mamy? W końcu się czuję jak w campervanie. Mamy łóżko. Mamy łóżko, nareszcie. Nareszcie mamy łóżko. Trochę szafę przykryło, ale spoko jest tutaj. A, spoko, fajnie, tu nie będzie nic wypadać stąd, a tutaj to się tylko takie drobiazgi położy. Tak, jest okej. Ups. Pa. Pa. Teraz już dobrze, ale miałam problem, bo robiła mi takie supły pod spodem. No ale cóż. No ale idzie. Idzie. Jakoś idzie. Idzie. Trzeba ją odpowiednio traktować, bo to już jest starsza pani. No to i wymaga odpowiedniego traktowania. Tak. Polska maszyna w Anglii. Chyba ma ze 150 lat. No już bez przesad. No. Ale jakoś szyję. Suwak już wszyłam, teraz... To jest suwaczek? Zszywam. No, to jest lewa strona, więc... Zszywam boczki. Dobra, i zaraz będziemy zakładali? No, twoja będzie gotowa. No, już mogę jechać jutro. A moja to nie wiem. No i próba generalna. Na pokrowców. Monika wciska piankę. Trochę ciężko, bo ta gąbka jest taka dosyć gruba. Może ci chyba jednak pomogę. Superacka. Pięknie. Kto będzie miał takie siedzisko? Ja już mam, a ty? No, to twoje jest. Ale pierwszy raz w życiu to robiłam. Ale spoko wyszło, nie? No kurde. I z jednego kawałka. Słuchajcie, no rewelacja. Idę zaraz to montuję do pana. Dalej. Kurde. Super, zapomniałam jeszcze o rzepie. Żeby przyszyć? Ale to można później. Zobaczymy, czy się będzie ślizgać, bo w sumie się nie ślizga. Tak? Bo jeszcze mam taki rzep, żeby dać tutaj na to, ale tutaj w sumie jest tak... Kurczę, ale wygodne to jest. No daj mi, mogę ja usiąść? No, usiąść, sprawdź. No, ale jak wysoko, jak fajnie, nie? Mhm. No czad, tu pod plecki będzie podusia jakaś. Mhm. Więc sobie można fajnie siedzieć. Ale fajnie. Czadowo. Otwórz łazienetkę, pokażę ci co zrobiłem. Wow. Zrobiłem matę antypoślizgową pod naszą tą. Fajnie. Jeszcze tutaj, słuchajcie, zamontowałem taką płytę, 2 mm gruba. Tą gaśnicę tu przymocowałaś? Jeszcze nie, ale tu chyba ją przymocuję, ale jeszcze myślę gdzie. No i mamy drugą poduszkę, elegancką, na suwaczek. Pokaż suwaczek. No, jak się będzie ślizgać, to zamontujemy rzepy. No kurde. Fajnie? Super. Ale wygodnie. Wygodna? No. Super. W końcu nadeszła ta piękna chwila. Słuchajcie, jedziemy. Jedziemy, pogoda nam dopisuje. Wszystko jest spakowane. Pokażę się, co nam brakuje. Zobaczymy, co nam powypada z półek. Jak będziemy jechali, ale chyba będzie ok. Zobaczymy. Jedziemy. Jedziemy. Zobaczonka gdzieś. Z nami osiołek. No,
kawałek podróżniczek. No i dojechaliśmy. W sumie to nie wiem, gdzie jesteśmy. Chyba nad morzem, ale morza też nie ma. Znikło, kurde. Morze znikło, ale wygląda jakby było zamarznięte. Nie ale ma. Jest, w sumie jest ciepło. Trochę pokropił deszczyk, ale w sumie jest fajnie. Cisza, spokój. Nie ma wiatru. Ptaszki ćwierkają. Jest super. Tęskniłem za tym widokiem.